Witam Państwa na kanale Jana Pińskiego. Robert Heda, jestem oficerem Agencji Wywiadu w stanie spoczynku. Pracowałem długo na kierunku wschodnim i zawsze porównuję sytuację w Polsce do zapędów i rezultatów dyktatur w Rosji, na Białorusi. Uderzające podobieństwa, wskazujące na to, że PiS nie tylko kopiuje rozwiązania kremlowskie w celu zniszczenia polskiej demokracji, ale także jest wprost sterowany przez putinowskich agentów wpływu. Dziś chciałbym podzielić się z Państwem refleksją na temat planu awaryjnego, planu B. PiS niewątpliwie przygotowywał się do klęski wyborczej, choć była dla niego zaskoczeniem. Każda siła polityczna, każda organizacja mafijna, taką jest PiS, przygotowuje się zarówno finansowo, tworząc plany B, C, czyli projekty przetrwania finansowego w kraju, za granicą, ale także uniknięcia odpowiedzialności poprzez fizyczne ucieczki ludzi pociąganych do odpowiedzialności karnej za łamanie konstytucji, ale także przestępstwa korupcyjne i pospolite. Taki plan niewątpliwie PiS stworzyło i zrealizowało, ale mogę zapewnić, że projekt kryptonim Zaleszczyki nie uda się ani Kaczyńskiemu, ani jego otoczeniu, czyli generalnie PiS-owi. Dlaczego Zaleszczyki? Otóż 17 września 1939 roku, po uderzeniu armii sowieckiej w plecy broniącej się Polski, najwyższe kierownictwo państwa zdecydowało o tym, że dalszy pobyt na terytorium Rzeczpospolitej w kleszczach i z możliwością dostania się do niewoli sowieckiej bądź niemieckiej nie zmusza to kierownictwo do tego, żeby opuścić kraj. Tyle, że kiedy wojska się jeszcze biły, kiedy Warszawa trwała, kiedy bił się Hel, kiedy generał Kleberg ze swoją grupą operacyjną przygotowywał się do uderzenia ze wschodu, uchodząc przed Rosjanami, decydował się na uderzenie w Niemców, żeby przebić się do centralnej Polski. Sam fakt ucieczki prezydenta, premiera, najważniejszych oficjeli, generalicji przede wszystkim, czyli sztabu generalnego, przerodził się w ucieczkę i wpłynął demoralizująco na Polaków. I dlatego w polskiej historii Zaleszczyki są synonimem zdrady, zdrady własnego narodu i zdrady czegoś więcej. Otóż sanacja budowała konsekwentnie w II Rzeczpospolitej mit. Sama nazwa na to wskazuje. Uzdrowienie, postawiając sobie za zadanie uzdrowienie państwa, wprowadzenie silnych rządów, które będą gwarantowały za cenę zniszczenia czy podważenia demokracji, będą gwarantowały Polakom dostatek, ale także bezpieczeństwo, armię zdolną odeprzeć każdy najazd, w myśl hasła silni, zwarci, gotowi. Tymczasem ta bańka propagandowa sanacji po prostu się rozpadła. Silna władza okazała się nadzwyczaj słaba. Polska nieprzygotowana do wojny z Niemcami, a także z Sowietami, do których podobno przygotowywała naród przez całe 20 lat niepodległości. Czyli Zaleszczyki to synonim haniebnej ucieczki
pozostawienia narodu dla ocalenia własnej skóry. Otóż mogę się z Państwem założyć, że PiS nie tylko przygotował taki plan pod umownym kryptonimem Zaleszczyki dla ratowania tłustych kotów i uniknięcia odpowiedzialności karnej, ale go realizuje. Świadczy o tym desperacja, z jaką nie chce PiS przyjąć do wiadomości nowych realiów, czyli przegranych wyborów i ich konsekwencji w postaci oddania władzy. Cały proces betonowania polskiej sceny politycznej i instytucji demokratycznych swoimi nominantami, deformacji tychże instytucji różnymi dziwnymi zapisami sprzecznymi z konstytucją, tak aby służyły pomimo przegranych wyborów PiS-owi, a nie nam, czyli państwu, mnie, obywatelom, to jest właśnie element planu Zaleszczyki, awaryjnego planu. Ale chodzi o coś więcej. Aby przetrwać 4 lata do najbliższych wyborów parlamentarnych, aby żyć w dobrobycie, bo tłuste koty nie poradzą sobie w normalnych warunkach życiowych, czyli z obniżonymi emeryturami lub wręcz emeryturami odebranymi za działalność przestępczą. Dlatego PiS musiał się do tej fazy walki politycznej przygotować finansowo. Stąd rozpaczliwe decyzje w ostatnim momencie tego dwutygodniowego niby rządu, łże rządu Morawieckiego już po wyborach. Ogromne milionowe sumy przelewane dla różnych dziwnych instytucji. I śmiem twierdzić, że to była druga właściwie faza operacji Zaleszczyki pod kryptonimem Słupy. PiS konsekwentnie budował słupy w postaci fundacji, które otrzymywały granty, w postaci dotacji państwowych, wykupowania obiektów i przekazywania ich za darmo organizacjom społecznym, quasi społecznym, związanym z PiS-em, które nie są niczym więcej, nie zostały zaplanowane jako faktycznie działające, na przykład NGOsy czy projekty badawcze, tylko jako słupy, przechowalnie kasy, która ma służyć PiS-owi do kontynuacji siania chaosu, do podważania działań legalnego rządu demokratycznej opozycji. To jest ta pierwsza faza. Czy nie dziwi Państwa odwrócenie pojęć, to znaczy przypisywanie rządowi Donalda Tuska takich zamiarów i motywów jak zemsta polityczna, jak próba niszczenia legalnej opozycji, jak torturowanie więźniów, to wszystko układa się w jedną całość. PiS, atakując w furiacki, desperacki sposób Donalda Tuska, broni swojego błogostanu finansowego. Wielu ekspertów, takich jak Paweł Wojtunik, ale nie tylko, walczących czy zwalczających zorganizowaną przestępczość w Polsce, z bardzo dobrym skutkiem zresztą, twierdzi, że pod względem organizacji i takich operacji jak Zaleszczyki oraz Słupy, PiS jest organizacją mafijną, bo tylko mafia ukrywa czy próbuje legalizować pieniądze wyprowadzone z budżetu państwa, z zamówień publicznych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym
Donald Tusk nie atakuje PiS-u z zemsty, nie dokonuje aktów bezprawnych. Rząd Donalda Tuska, zwalczając czy walcząc z mafią, walczy o przywrócenie tychże nielegalnie wyprowadzonych pieniędzy. To nie jest atak motywowany zemstą polityczną czy jakąkolwiek niską pobudką. Jeśli sięgniemy pamięcią do organizacji mafijnych Stanów Zjednoczonych, to przychodzi nam na myśl, kto, no oczywiście Al Capone, rozsławiony dziełami filmowymi, czy Ojciec Chrzestny, tak? I co zrobił odpowiednik pana Pawła Wojtunika w Stanach Zjednoczonych, czyli agent federalny Elliot Ness, któremu Biały Dom powierzył zniszczenie mafii. Oczywiście przed fazą siłową, czyli aresztowaniami, Elliot Ness skoncentrował się na zdobyciu dowodów przestępczej działalności i w tym celu zebrał zespół księgowych, którzy odnaleźli te łańcuchy legalizacyjne pieniędzy, wskazali na nieruchomości, konta bankowe, na których Al Capone legalizował, czyścił, prał te pieniądze. W związku z tym ci księgowi odegrali kluczową rolę. I teraz proszę porównać to z działaniami Donalda Tuska, który jak Elliot Ness przy pomocy swoich ministrów na czele z panem Bodnarem odszukuje, prowadząc ten bilans otwarcia i rozliczając PiS także od strony finansowej, próbuje odkryć, gdzie zostały i w jaki sposób zostały zdeponowane pieniądze wyprowadzone z budżetu państwa, czyli z naszych kieszeni, aby te pieniądze wróciły do nas, do podatników, ale także, aby po prostu rozbić mafię PiS. Mafia PiS nie będzie działała bez finansowania. Co więcej, jeśli spojrzymy na doświadczenia amerykańskie, czy też mafii posowieckiej, to nauczeni doświadczeniem Al Capone, bandyci tworzą taką wspólną kasę. To się nazywa po rosyjsku obszczak, czyli obsie dięgi. To są pieniądze przeznaczone nie tylko na wesołe i bogate życie tłustych kotów mafijnych, ale także na ich obronę, na przykład wynajęcie biur prawnych, lobbying, próby korumpowania polityków w celu odwrócenia czy niedopuszczenia do rozpraw sądowych, na wpływy w mediach. Na to idzie właśnie obszczak. I jeśli przypomnicie sobie Państwo niedawną wypowiedź Romana Giertycha, który jest koordynatorem wszystkich komisji śledczych, to tenże prawnik, bo rozpatrujemy go w tej chwili nie jako polityka, ale prawnika, sugeruje, że na przykład część pieniędzy z fuzji Lotosu, tak zwanej fuzji Orlenu z Lotosem, czyli wyprzedaży majątku Lotosu, bo do tego się faktycznie rzecz sprowadziła, część z tych pieniędzy, około 2 miliardów złotych, gdzieś wyparowało, co sugerowałoby, ja nie przypie to już jest moje przypuszczenie, nie pana posła i mecenasa Giertycha, że te pieniądze zostały zdeponowane gdzieś jako obszczak mafii PiS-u na czarną godzinę, czyli w razie potrzeby. I teraz jakie to są potrzeby, które wiążą się z dalszą częścią planu Zaleszczyki, czyli planu, szerokiego planu uniknięcia odpowiedzialności za 8 ostatnich lat bezprawia i niszczenia państwa, społeczeństwa. Po pierwsze,
zabezpieczenie tłustych kotów. Emeryci, którym mózgi wyprano, są zbyt ubodzy, żeby utrzymać wierchuszkę PiS-u na takim poziomie życia, do którego przywykła, z limuzynami, z dyspozycyjnym aparatem, z nietykalnością, a więc ochronami bardzo profesjonalnymi, tak jak na przykład prezes Kaczyński, korzystający z usług byłych żołnierzy Gromu czy jednostek specjalnych. Nie, emeryci już więcej nie mogą. Oni już finansują ojca Rydzyka, odejmując sobie od ust margarynę. Także z tego nie będzie, z nich nie będzie pożytku, ale pożytek z emerytów jest inny. Zawsze obszczak można legalizować, podszywając się pod darowizny i właśnie wkład finansowy suwerena, czyli wyborców PiS-u. Niestety dla PiS-u Donald Tusk dosyć skutecznie wykrywa pieniądze. Co i rusz w mediach jesteśmy informowani o wstrzymaniu wypłacenia pieniędzy w myśl przedwyborczych czy powyborczych dotacji PiS-u. Tym niemniej, proszę pamiętać o tym, że PiS upartyjnił nie tylko spółki Skarbu Państwa, upartyjnił banki, sferę energetyczną. Mówię nie upaństwowił, nie nacjonalizował, tylko upartyjnił. Desant kadrowy PiS-u dysponował ogromnymi możliwościami transferu tych pieniędzy za granicę, wprost do rajów podatkowych. Z pewnością do takich państw trzeba by się było przyjrzeć transferom finansowym do rajów podatkowych, do takich państw jak Cypr, Malta w Europie, czy też Luksemburg, ale także do offshore'ów na całym świecie, bo tylko dobre rozpracowanie i wykrycie ostatecznych beneficjentów ukrytych pod jakimiś dziwnymi spółkami pomaga rozpracować słupy pisowskie i odnaleźć ewentualne pieniądze wyprowadzone z Polski. Nie wiadomo w jakim celu. Oczywiście to ironicznie nie wiadomo w jakim celu, na potrzeby pana prezesa i innych tłustych kotów. I tu po raz pierwszy zbieżność z Rosją, dlatego że to rosyjskie elity władzy, skorumpowane, kompradorskie, rządzące Rosją w sposób taki kolonialny, słyną z wyprowadzania nielegalnego, ukradzionych społeczeństwu pieniędzy. Jeśli pan Giertych ma rację i te 2 miliardy złotych wyparowały, i stanowią jakiś obszczak pisowski, no to trzeba by te pieniądze zwrócić, ale też ludzie, którzy wyprowadzali te pieniądze schematami rosyjskimi, z udziałem FSB, z udziałem mafii, trzeba także pociągnąć do odpowiedzialności prawnej, dlatego że to są działania podlegające kodeksowi karnemu. Nie tylko potępieniu etycznemu, nie tylko odpowiedzialności politycznej, ale także odpowiedzialności karnej. No dobrze. Rząd Tuska skutecznie niszczy pieniądze, czy odnajduje pieniądze i przywraca je podatnikowi i w kraju, i za granicą. Co zatem PiS-owi zostaje? No, PiS-owi zostaje bardzo wąsko pojmowany plan Zaleszczyki, tak jak to było w 1939 roku, czyli haniebna ucieczka
przed odpowiedzialnością i dotyczy to, jeśli nie samego Jarosława Kaczyńskiego, który jest po prostu już zbyt stary na uchodźstwo, to dotyczy to jego najbliższego otoczenia. Zbyt wielu cwaniaków, banksterów osiągnęło zbyt wielkie zyski, żeby teraz po pierwsze nie móc ich skonsumować, a po drugie, żeby ponieść za gigantyczne kradzieże czy marnotrawstwo pieniędzy, pójść do więzienia. Dlatego prawdopodobnie, i pojawiają się już pierwsze sygnały, najbardziej zagrożeni karami, wieloletnimi karami pobytu w zakładach karnych, takie przygotowania poczynili. Chodzi o rodziny, na przykład pana Ziobry, o drugie pokolenie pisowskich elit. Ci ludzie mają dzieci już w wieku, który umożliwia samodzielne życie, i to drugie pokolenie było dosyć intensywnie przygotowane do przejęcia pałeczki władzy od tatusiów, mamuś. Tu przykładem jest Jarosław Kurski, tu przykładem jest też syn byłego posła Kamińskiego w Banku Światowym. Nie chcę sugerować, co ma robić rząd, ale i media śledcze, bo one mają do odegrania ogromną rolę. Chodzi o to, żeby bez, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, prześledzić, w jakim stopniu to drugie pokolenie było zabezpieczane ciepłymi posadkami na Zachodzie, ale też przygotowywane w ten sposób do objęcia władz. I tu trzecia analogia z Rosją. Wspominałem o tym, że elity rosyjskie są elitami kompradorskimi. Wyjaśniając dokładnie to pojęcie, chodzi o to, że elity rządzą Rosją, ale żyją za granicą, na tym zgniłym Zachodzie, z którym walczą, bo tylko tam rozwój technologiczny i demokracja gwarantuje im dostatnie życie z pieniędzy, które wcześniej ukradli. Czyli jednym słowem, putiniści rządzą Rosją, natomiast córki Putina, natomiast syn Patruszewa, najwyższych generałów, to pokolenie żyje za granicą, żeby powrócić do Rosji i przejąć tą schedę. Jest takie ukute powiedzenie w rosyjskiej politologii, które mówi o tym, znaczy teza, która mówi o tym, że rosyjskie elity kremlowskie traktują Zachód jak butik, czyli sklep z drogimi samochodami, z nieruchomościami, z technologiami i rosyjskie elity, rządząc w Rosji, wyzyskując naród rosyjski, wyzyskując niewolników właściwie, tu zastraszonych, represjonowanych, transferują zyski po to, żeby od poniedziałku do piątku kraść pieniądze w kraju, a na weekendy lecą odpoczywać do swoich willi na Lazurowym Wybrzeżu, czy też jeździć na nartach, podobnie jak nasz prezydent, tylko w Szamonii i w Alpach. Czyli jednym słowem są zabezpieczone i gdyby przyszło uciekać, to mają zapewnione i pieniądze, i miejsca ucieczki. Tyle, że i ten sam schemat zaczyna wychodzić na powierzchnię do opinii publicznej w Polsce. Tak, tatusiowie zapewniają kariery, tatusiowie PiS zapewniają kariery swoim dzieciom i te dzieci żyją sobie wygodnie na Zachodzie, ale jak przyjdzie potrzeba, zajdzie potrzeba, to tatusiowie uciekając liczą na to, że dołączą do swoich rodzin, dzięki różnym schematom mafijnym i będą bezpieczni.
Inną sprawą jest w ogóle, czy te elity pisowskie ze względu na poziom intelektualny są zdolne do zakotwiczenia się na Zachodzie i do robienia tych karier. No, wydaje mi się, że to bezpośrednie otoczenie Jarosława Kaczyńskiego nie. Ci ludzie oprócz tego, że są posłami, politykami, nie umieją w życiu robić nic, nie mają żadnej wiedzy, która by im zapewniała życie. No po pierwsze, jak to widać po Andrzeju Dudzie, ogromne problemy językowe. Ci ludzie nie znają języków. Na czele z Jarosławem Kaczyńskim, to jakżeż on będzie się porozumiewał i chodził do weterynarza ze swoim kotem we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Tam jest panem nikt i będzie potraktowany tak jak każdy imigrant, każdy człowiek, no, albo będzie się w stanie porozumieć, albo nie. Bo oczywiście są samoobsługowe sklepy, ale przecież Jarosław Kaczyński jest tak wyrwany z rzeczywistości, że chyba nie poradzi sobie w supermarkecie. Tym niemniej, to jest taka refleksja. Czy elity pisowskie są w stanie zrealizować plan Zaleszczyk i uciec? No, wydaje mi się, że od 15 października jest to mało prawdopodobne. Przynajmniej jeśli chodzi o obszar tak zwanego świata zachodniego czy demokratycznego. Otóż tam prawo jest przestrzegane. Jeśli odbita prokuratura, jeśli odbite instytucje antykorupcyjne w Polsce postawią zarzuty karne najwyższym politykom PiS-u, panom Obajtkom, czyli ich nominantom w spółkach Skarbu Państwa, ludziom, którzy prezesom fundacji słupowych, to te osoby uciekając, czyli realizując Zaleszczyki 2024, nie znajdą cichej przystani w Europie. Jeśli polskie państwo wystąpi o ich ekstradycję na podstawie dowodów działalności przestępczej, działalności mafijnej, to ci ludzie ścigani czerwonymi notami Europolu i Interpolu, czyli listami gończymi, natychmiast zostaną zatrzymani i deportowani z powrotem do Polski, chociażby dlatego, że obowiązuje unijne prawo readmisji, ale też Polska ma umowy readmisyjne z większością państw na świecie. Oczywiście otwarty jest kierunek wschodni, czyli Białoruś, Rosja i Kazachstan ewentualnie, chociaż ten ostatni już nie bardzo. Tylko co to za życie, jeśli no, najbardziej tłuste koty oczywiście zostaną przyjęte z radością, to rzesza ich popleczników czy osób zaangażowanych w przestępczą działalność przekracza możliwości finansowe, na przykład Łukaszenki. Utrzymanie tych ludzi na dotychczasowym poziomie życia, perspektywa pracy w jednym z zachowanych kołchozów sowieckiego typu na Białorusi, posiłki składające się głównie z ziemniaków, to chyba nie jest to, o co elitom pisowskim chodzi. Ale trwają też inne przygotowania, które umożliwiłyby usunięcie tej bariery prawnej w razie konieczności ucieczki. Ostatnio trwa kampania donoszenia na Polskę, skarżenia Polski za rzekome tortury Kamińskiego i Wąsika, za rzekome łamanie prawa, za rzekome pozbawianie mediów pluralizmu światopoglądowego, czyli odbicie z rąk PiS-u mediów publicznych. Te skargi układają się w Brukseli, w Trybunale Haskim, w pewien logiczny ciąg. Oczywiście na pierwszy rzut oka może nam się wydawać to bezsensowne i są to działania, które mają aktywizować i wiązać z PiS-em tu elektorat krajowy PiS-owski, to jądro ciemności,
konradowskie, czyli ludzi, którym wyprano mózg. Otóż nie tylko. Oczywiście tak, PiS może się wykazywać obroną swojej linii politycznej przed wyborcami, ale w wymiarze międzynarodowym to jest przygotowanie do ucieczki i wystąpienia z wnioskami azylowymi i jako osoby prześladowane ze względów politycznych, a wnioski takich imigrantów państwa Unii Europejskiej, generalnie Zachodu, rozpatrują, toczą się różne procedury. Najczęściej, jeśli dane osoby udowodnią, że w kraju grozi im niesprawiedliwy proces lub wręcz śmierć i represje, to takie osoby uzyskują azyl polityczny i prawo pobytu w Unii Europejskiej. I to jest ten suspens ukryty w planie Zaleszczyki. To jest jedna z odnóg tego planu. Dlatego z ciekawością należy się przyglądać temu, kto wyjeżdża, gdzie się plasuje, gdzie się odnajduje na Zachodzie. Oczywiście mowa o rodzinach, o tłustych kotach i ich rodzinach. Na przykład pani Patrycja Kotecka. Panią Patrycję Kotecką wzięła na utrzymanie frakcja Parlamentu Europejskiego, no klub poselski Parlamentu Europejskiego pod nazwą Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do którego należy PiS. I tam pani Kotecka będzie odpowiadała za kampanie internetowe czy w mediach społecznościowych deputowanych, którzy walczą teraz o reelekcję, bo przypomnę, że wiosną, na przełomie wiosny i lata mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. No dobrze, ale frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów nie weźmie na utrzymanie tłustych kotów, by je po prostu nie stać. Chyba, że pod płaszczykiem właśnie tej frakcji i finansowania przez tą frakcję zostanie uruchomiony obszczak, czyli pieniądze wyprowadzone za granicę. I tu jest ogromna rola naszego wywiadu, naszych instytucji ścigających przestępstwa prania brudnych pieniędzy, przestępstwa korupcyjne. Nasze instytucje mają odpowiednie umowy z partnerami zagranicznymi. Nasza policja i prokuratura zyska niebawem ogromny instrument, czyli wejście w skład prokuratury europejskiej, co rozszerzy znacząco możliwości ścigania takich przestępstw, wnoszenia ich ścigania na terytorium Unii Europejskiej. I tego się PiS panicznie boi, a więc obserwujmy ten strumień, bo on będzie rósł, ludzi uchodzących, uciekających przed odpowiedzialnością karną za przestępstwa popełnione w ciągu 8 lat. Przyglądajmy się, gdzie nagle odnajdą się członkowie ich rodzin, tak jak syn pana Kamińskiego w Banku Światowym. A przede wszystkim bądźmy wyczuleni na sprawę finansowania PiS-u, bo to, że emeryci utrzymają PiS i PiS posiada pewne dotacje państwowe z tytułu statusu parlamentarnego, zasiadania w parlamencie, to jest o wiele za mało. Tu trzeba podjąć skoordynowane działania wobec Srebrnej, tego zaplecza finansowego PiS-u, bo PiS przecież ma firmy legalne, PiS ma firmy przykrywki, PiS ma wreszcie słupy i trzeba się przyglądać wpływom, a szczególnie wypływom pieniędzy za granicę. To jest skomplikowane odkrycie tak zwanego ostatecznego beneficjenta offshore'ów, ale jest w pełni możliwe, co udowodniły dziennikarskie śledztwa wobec pieniędzy kremlowskich wyprowadzonych do offshore'ów.
Trzeba oddać po prostu sprawiedliwość i mieć także świadomość, że rząd ani premier Tusk nie atakują PiSu z zemsty, tylko niszczą finansowy fundament mafii, jakim była ta partia, jaki zamieniła się, bo PiS zamienił się w zorganizowaną grupę przestępczą. Dziękuję bardzo i do widzenia z poczuciem, że zaleszczyki się Kaczyńskiemu nie udadzą.